Cześć, tu Ernest. I już w tę sobotę o 22:00 będzie miał miejsce początek końca rozdziału drugiego, a w tym filmiku mam dla was tonę nowości o tym wydarzeniu. Na początek mam dla was ofertę wymiany. Dawka Luni za łapkę w górę na ry. Uwaga, 3, 4, ry. O, Luni. Okej, a teraz zwiastun wydarzenia rozpoczęcia rozdziału trzeciego, który wyciekł na TikToku Fortnite czwartkowego ranka. Okej, ale co to się właściwie wydarzyło? Więc tak, akcja w tej zajawce zaczyna się w mostku, miejsca, gdzie UR przetrzymuje punkt zerowy. To jest etap eventu już po walce przeciwko królowej na powierzchni wyspy rozdziału drugiego, co podpowiada nam, że to druga połowa eventu. Szklana kopuła, która powinna być nad punktem zerowym, znajduje się po lewej, ponieważ w tym momencie wyspa już w jakiś sposób została obrócona, dzięki współpracy agenta Jonesa i fundamentu. Następnie szklana kopuła pęka, a agenta Jonesa prąd wodny porywa w miejsce z idealnym widokiem na kolejną część wydarzenia. Widzimy tutaj, że królowa sześcianu wystrzeli ze zbieżności potężny promień, który otworzy na niebie portal do ostatniej rzeczywistości i wow! Pamiętacie statek Matkę, który dawał cień na całą wyspę i był pełen kostek? Okazuje się, że gdzieś w odległej galaktyce są szeregi takich statków kosmicznych, którymi dowodzi dosłownie planeta sześcianów. Dzięki obróceniu wyspy udaje nam się zneutralizować królową sześcianu. Po kontakcie z wodą jej czar pryska, co powstrzymuje inwazję. Finalnie wyspa rozdziału drugiego wraz ze zwierzchnością lądują pod wodą. Świat Fortnite dosłownie obróci się niczym złota moneta Midasa. Tego się nie spodziewałem. Runięcie wyspy generuje tsunami i cięcie. Widzimy tylko mały kawałek nowej wyspy, który zdradza nam, że będzie tam pustynia i kto wie, może to być coś podobnego do biomu pustynnego z wyspy rozdziału pierwszego. Dla tych, co nie wiedzą, to wyspa rozdziału drugiego powstała z tej samej materii, z której składała się wyspa rozdziału pierwszego, a fakt, że wyspa rozdziału trzeciego była cały czas częścią tej pojedynczej bryły, oznacza, że niektóre stare miejscówki mogły się przełączyć tej drugiej strony i powrócą na rozdział trzeci. Przypominam też, że nazwa kodowa nowej wyspy to Artemis, która w mitologii greckiej jest siostrą bliźniaczką Apollina, po którym nazwano obecną wyspę. Coś tutaj jest na rzeczy. Poza pustynią możemy spodziewać się jeszcze zimowego terenu, bo grudzień, oraz tropikalnego. Hypex na swoim Twitterze dał znać, że w następnym rozdziale mewy będą nowym latającym zwierzęciem pojawiającym się na tropikalnym terenie. Na wyspie rozdziału pierwszego teren tropikalny otaczał wulkan, więc może powróci? Po drodze chciałbym wam bardzo podziękować za wsparcie z kodem Ernest, a oto kilku z moich wspierających. Podziękowania przesyłam również w stronę Epic Games za podesłanie mi zestawu nowych skinów Jordan i nawet pary butów Jordan w realu. Jeszcze raz wielkie dzięki. W tytule wydarzenia koniec twórcy gry ukryli zarys nowej wyspy, co też trochę nam zdradza, jak będzie wyglądać. Na obu krańcach wyspy znajdziemy wysokie góry. Po jednej stronie spiczaste, zimowe, a po drugiej pustynne. Drobnym drukiem na końcowym ekranie widzimy potwierdzenie, że rozdział trzeci Fortnite przeniesie grę z Unreal Engine 4 na Unreal Engine 5. Najnowszą wersję autorskiego silnika Epic Games. To oznacza, że gra będzie jeszcze ładniejsza, eventy większe i tak dalej, i tak dalej. Nowy silnik otworzy drzwi do wielu możliwości, w tym nowej edycji trybu kreatywnego. Dzięki edytorze Unreal Engine 5 będziemy mogli edytować świat od podstaw i tworzyć mody do gry jak nigdy dotąd. Podsumowując, powstrzymamy królową sześcianu i ruszymy na nową wyspę. Jednak nie jest to do końca szczęśliwe zakończenie. Po pierwsze, wiemy, że gdzieś czyha na nas reszta ostatniej rzeczywistości i myślę, że to jest ewidentny zwiastun kolejnego, jeszcze większego zagrożenia. Na tym etapie to już normalne, że Fortnite podwyższa poprzeczkę. Zaczęło się od jednookiego potwora, kilka sezonów później wyspą zainteresował się pożerać światów Galactus, potem inwazja obcych, którzy okazali się być tylko przykrywką dla ostatniej rzeczywistości. Niszczycieli całych wszechświatów. I to też był dopiero początek. Po drugie, mam złe wieści na temat agenta Jonesa. Musztarda, którą nazywamy Donaldem, w zeszłym tygodniu na swoim Twitterze udostępnił filmik, w którym mówi, jak docenia rozdział drugi oraz, że agent Jones to jedna z jego ulubionych postaci Fortnite i tutaj uwaga, przed którą jeszcze długa droga w fabule gry. Na koniec, jak gdyby nigdy nic, ujawnił ten oto szkic jednej z jego ulubionych migawek Jonesa. Wygląda na to, że w rozdziale trzecim Jones trafi w kajdany UR. I nie dziwię się, pamiętajcie, że Jones zdradził UR i zawarł umowę z liderem siódemki. Ich wrogami numer jeden. W zamian za pomoc z naprawą punktu zerowego, Jones obiecał fundamentowi sprzedać lokalizację Geno i sióstr, które są prawdopodobnie na czele UR. To jednak tak prędko się nie wydarzy. Na wyspie po drugiej stronie, która jest nad szklaną kopułą w mostku, UR ma prawdopodobnie swoją siedzibę, którą widzieliśmy na zwiastunie sezonu 5, co oznacza, że na miejscu będą mieli środki na zatrzymanie agenta Jonesa. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Teraz rzućmy okiem na najnowszy post The Rocka. Mogliście już u mnie usłyszeć, że aktor Dwayne The Rock Johnson odgrywa w świecie gry rolę
fundamentu. W anglojęzycznej wersji podkłada mu swój głos oraz nawet ruchy postaci i sylwetkę. The Rock wstawił w czwartek rano filmik, w którym promuje swój napój energetyczny. Ukrył w nim jednak kilka nawiązań do Fortnite. Po pierwsze, w lodówce ma replikę hełmu fundamentu. Kurczę, co jeśli fundament zdejmie hełmy w Forcie, a pod nim będzie dosłownie The Rock? No to by było niesamowite i śmieszne. Gdy Rock bierze łyka napoju, to kamera obraca się do góry nogami. To chyba mówi samo za siebie. Ale to nie wszystko. Co ciekawe, The Rock ma jeszcze replikę pistoletu, który wygląda jak coś, co byłoby częścią wyposażenia fundamentu, z uwagi na kolorystykę. Możliwe, że to będzie broń fundamentu, która trafi do puli broni w rozdziale trzecim. Być może fundament utknie w pętli i będzie bossem z własnym mitykiem. W opisie dołączonym do tego filmiku również jest kilka nawiązań do Fortnite. Punkt zerowy, high ground, fundament. Wracając do podpowiedzi od pana Mastarda, to wstawił on kolejny filmik, tym razem o Midasie, w którym na sam koniec mówi: "So, this very quick sketch of a character that I think we all love. Midas. Midas is great. And not dead." Tak jest, Midas żyje. Przeżył atak rekina, ponieważ wtedy był w pętli. Po prostu się później odrodził. Jest on również jedną z postaci, która stawiła czoła UR. W sezonie drugim rozdziału drugiego spróbował on powstrzymać burzę i zatrzymać pętlę. Teraz możemy spodziewać się, że coś jeszcze wykombinuje i powstanie więcej skinów z Midasem. Jestem ciekaw, czy będzie to coś związanego z powrotem pomagierów i groty. Twórcy gry w tym sezonie obniżyli poziom wody w grocie, a do tego zaktualizowali pliki pomagierów Brutusa, co może zwiastować ich powrót. No i Midas, twarz drugiego sezonu, w którym dodano pomagierów i bossów, powróci. Strażnik UR bez hełmu, który został dodany w ostatniej aktualizacji, ma być w przyszłości postacią na wyspie. Mam nadzieję, że będzie on bossem w agencji UR na nowej wyspie. Ponieważ boss równa się skarbiec, a skarbce były jednym z najlepszych dodatków w tym rozdziale. Ogólnie drugi sezon był niesamowity. Dowiedzieliśmy się jeszcze, że mniej więcej jeden dzień przed startem drugiego sezonu skin Midasa miał okulary, aby wyglądał na kalkulującego erudytę. Jednak nie pasowało i wycięto je. Jedyną pozostałością po oryginalnym Midasie w okularach był jego złoty posąg na jachcie. Donald Mustard wcześniej wstawił jeszcze tweeta o treści Ship It. Co ciekawe, Ship It to slogan i tym samym nazwa fortnite'owego przedsiębiorstwa zajmującego się przewozem przesyłek. Na wyspę zawitali w sezonie 9 rozdziału 1, kiedy to na start meczu w wyznaczonych miejscówkach pojawiały się drony z paczkami łupów. Po długiej przerwie powrócili w sezonie 2 rozdziału 2 z kartonami. Może to być zapowiedź powrotu jednej z albo obu tych rzeczy. Kumar za to miał pomysł, że to może być coś na event. Co jeśli drony z podloga wesołego pudełeczka posłużą nam do walki z Królową Sześcianu jako transport dla tych ogromnych bomb, które jakoś w końcu trzeba dostarczyć? To nie są rakiety, które można wystrzelić. Okej, jeszcze jedna musztardowa ciekawostka, a mianowicie kolejny, już trzeci baner z punktem zerowym w kosmosie. Dalej oficjalnie nie wiadomo, co to za ujęcie, ale krążą teorie, że to może być tego rozdziałowa wersja ekranu czarnej dziury, który będziemy widzieć podczas przerwy między 4 a 7 grudnia. Choć niekoniecznie. Nowy pakiet ratowania świata ma wejść 5 grudnia w niedzielę o 16:00, więc może już tego dnia będziemy mogli wskoczyć do gry. No chyba, że to zmyłka. A wracając to, co fajne, ten baner łączy się w całość z dwoma poprzednimi wersjami tego baneru. Pierwsza wersja jest ze stycznia tego roku, a druga z końcówki sezonu 7. Myślę, że warte uwagi są jeszcze utwory i postacie, które pojawiły się w tle ostatnich filmików pana Mastarda. FN Assist w tym pojedynczym zdjęciu umieścił wszystkie tytuły i postacie, które były na filmiku o agencie Johnson. Może skrywa się tu jakaś podpowiedź co do następnej kolaboracji. W filmiku o Midasie w tle widać automat do gier z Pac-Manem i figurkę R2-D2, co jest kolejnym nawiązaniem do oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen. W każdym razie, koniecznie zarezerwujcie sobie sobotni wieczór przy komputerze lub konsoli. Za samo wzięcie udziału w evencie do naszej szafki trafią wyjątkowe, limitowane pamiątki w postaci ekranu wczytywania i malowania. Pamiętajcie, aby na wszelki wypadek odpalić grę przynajmniej 30 minut przed 22, aby zmieścić się w kolejce i zdążyć na event. I to w sumie na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!